Witam Was bardzo serdecznie w jednym z ostatnich odcinków z Need for Speed Most Wanted 2012. Mówię w jednym z ostatnich, bo zostało nam jeszcze około 100 tysięcy punktów do zebrania, żeby ścigać się o samochód na pierwszym miejscu, którym jest Koenigsegg Agera R. Tak więc bierzemy się do roboty, a teraz przegląd tego, czego możecie się spodziewać w tym właśnie odcinku. Jedziemy. Bierzemy wyścig, tak jak mówiłem ostatnim razem. Będziemy sobie przejeżdżać tym właśnie samochodem. Wszystkie te wyścigi tak po kolei. Jak widzicie, 97 tysięcy punktów akurat mi potrzeba do wyścigu Most Wanted. Nie chcę też robić takiego tasiemca godzinnego, bo zmieścimy to w jednym odcinku, no ale powiedzcie mi, po co robić to na siłę, skoro można rozłożyć to na, powiedzmy, dwa odcinki. A jak już kiedyś wspominałem, będę chciał zrobić odcinek podsumowujący całą serię, właśnie nie serię, tylko całą tą grę Need for Speed Most Wanted 2012. Co mi się podobało, co mi się nie podobało. Okej, jedziemy. Jestem czwarty, 6,5 kilosa. Jak nas tu zapewniają, jest to łatwy wyścig. Ja już znam, kurna, te łatwe wyścigi, tak. O nie, przydałaby mi się kraksa w tym momencie. Ale nic. Jedziemy. Tak, zawsze temu ostatniemu jest ciężko się wyrwać z ucisku policji. Jest takie jedno przysłowie, dość niecenzuralne, no ale może spróbuję go zacytować. Biednemu to zawsze wiatr w oczy i chuj w dupę. Niezbyt to kulturalne, ale w każdym razie coś w tym jest. No jedziemy. Bierzemy. Już jestem pierwszy, no popatrzcie, no. Tu nam wyjedzie jeden gostek, ale okej, nie trafił. I tu jak zwykle lepiej jechać tym lewym odnóżem. Jest ono krótsze, tylko że jest taki minus, że samochody nadjeżdżają z nadprzeciwka. W każdym razie ten ruch nie jest na tyle gęsty, żeby było naprawdę ciężko. Łatwy wyścig, łatwa zdobycz, łatwe punkty. I bierzemy się za następną opcję. Jeszcze tylko 84 tysiące. Co my tu mamy? Opony terenowe. W każdym razie w trudnym terenie. Nie, pomijamy to, ale mamy spalanie nitro, coś, co mnie bardzo cieszy. No i jedziemy, zmywamy się. Ha, ha, ha. Jeżeli ktoś by miał naprawdę wielką ochotę na nowego Need for Speed Rivals, przypominam o tym, że można go wygrać w konkursie, który jest organizowany w grze Need for Speed World w ogóle. W każdym razie, dobra, niech mnie złapią.
o ile mi się to uda. W każdym razie, jeżeli ktoś ma chrapkę na tą grę, bardzo serdecznie zachęcam. Jeszcze raz przypominam dokładne informacje w poprzednim odcinku, który dodałem na YouTube'a. Jest on z Need for Speed World, oczywiście, tam wszystkie informacje, link do strony z większą liczbą tych informacji. No i 5 osób najlepszych, którzy zrobią screena z oddającego jak najbardziej uczucie prędkości, zostanie nagrodzony właśnie taką cyfrową wersją tego Need for Speeda, który wyjdzie na jesień tego roku. Sam oczywiście biorę w tym udział. W każdym razie pamiętajcie, ja wyślę ten materiał, to już raczej będzie po ptakach przysłowiowych. W każdym razie warto było może jednak przypomnieć, jeżeli by się to wcześniej wysłało, do niedzieli, do 23.59. Pewnie nie wiem, czy wcześniej ten materiał się pojawi na YouTubie, ale okej. Jedziemy. Zepchnięcie. No i eliminacja. Tak w ogóle ja zawsze omawiam samochody, którymi się obecnie poruszam. Nie może być inaczej w tym przypadku. Pagani Huayra został wybrany, już nie pamiętam w ogóle przez kogo. To jest trochę dziwne, ale w każdym razie został wybrany jako samochód, który wniósł najwięcej chyba świeżości. No jest najbardziej elektryzujący z tych wszystkich super samochodów. Tam rywalizował z takimi naprawdę maszynami jak Lamborghini Aventador czy Porsche 918 Concept, którego oczywiście również mieliście okazję podziwiać w tej grze. No i wygrał on. Szczerze mówiąc, trzeba to przyznać, że samochód robi niesamowite wrażenie. Jest on dokładnie... Oj! Dokładnie o milimetry. Jest on samochodem, który robi wrażenie takie, jak w latach 70-tych, 80-tych robiło Lamborghini ze swoimi modelami Countach, czy później Diablo, czy wcześniej jeszcze Miura. Naprawdę świetny samochód. Nie ma się co dziwić, bo właśnie... nie pamiętam, jak się ten pan nazywał, w każdym razie nazwisko Pagani. Właśnie założyciel tej firmy... był jednym z tych ludzi, którzy tworzyli Countacha, więc wie, jak robić efektowne samochody. Czy ściga nas policja? Chyba nie. W ogóle chyba policji nie było, no nie wiem, kurde, jak to... Ale szarpie okrutnie, ulala. Czegoż tak szarpie? Szarpie jak Reksio szynkę. W każdym razie jedziemy następny, mamy wyścig na torze. Jak nie może, to Pagani pomoże. Stopping power. Ok, jedziemy. Darujmy sobie. No i tu już na pewno mamy policję. I na pewno mamy ten wyścig, który już niejednokrotnie tutaj przejeżdżałem. A, poradziłem sobie. Czego ja nie używałem nitro? Jaki ham! Okej, przede mną jeszcze jeden gość. Trzy okrążenia i wielkie marzenia. Panie, Bugatti było modne odcinek temu. A trochę to zjebałem. Troszkę zjebałem, ale... Wychodzimy na prostą... A po prostej zawsze następuje zakręt. Prawda życiowa. Oż kurwa. Jedziesz. Malina. Dobra, jestem czwarty.
Noż. Wchodzimy szeroko, zwalniamy i wchodzimy. No niezbyt to było eleganckie, ale jakoś wyszło. Tak, zyskujemy sobie te nędzne punkty, które i tak do niczego się nie przydadzą. Wchodzimy driftem, da się. No ten zakręt jest rozlazły trochę. Kurna kurczaka. Bark, bark! Z tym, że ja znalazłem się na ławce w parku. No i tak, Bugatti we mnie uderzyło, a przede mną jest Lamborghini. Okej, powiedzmy, że rozumiem. Ostatnie okrążenie, trzeba dać z siebie wszystko. Łatwo nie będzie. Tam się ktoś wyrżnął, widzę na mapie, ale już powstał. Mhm. Tak to jest w tym Most Wantedzie, o czym już niejednokrotnie wspominałem. W każdym razie tak troszkę się przedtem pomyliłem, bo powiedziałem, że te punkty do niczego się nie przydadzą. To jest oczywiście błąd, bo te punkty, wiadomo, do wyścigu Most Wanted są niesamowicie potrzebne. Jest złoto. No może inaczej to ujmę. Te punkty za eliminację są tak nędzne. Dostajemy po 250, ale w końcu składa się to na jakiś tam wynik. Co my tu mamy? Prędkość maksymalna, przyspieszenie mi trochę spadnie. Bierzemy, bo nie ma się co oszczędzać. Wzmocnione podwozie, wytrzymałość mi. Nie. Ja akurat jeżdżę wystarczająco bezpiecznie. Tak, jak będzie trzeci poziom poszukiwań, to się poddaję. Drugi, dobra, może spróbujemy uciec. Ale to jest naprawdę ciężko, wyjątkowo ciężko uciec. Spróbujemy ich jakoś wyrolować trochę. Eliminacja! Chciałem się przesiąść. No przesiadaj się! Jaki żal, dobra. I w taki właśnie oto sposób... Nie! Nie! Przecież miało... Ja... W taki właśnie sposób miałem uciec policji, ale... Myślałem, że jak mnie nie widzą, to... Dobra, damy się złapać, szkoda się szarpać naprawdę z tym. So close. No tak, został nam jeszcze chyba jeden wyścig średni, jeden trudny. Trudny. Wymawiaj po polskiemu. Po polsku. Nie, dwa trudne zostały. Speedrun mamy. Osobisty rekord 214 widzę w innym samochodzie. To może świadczyć o tym, że naprawdę będzie dość ciężko. Ale wierzę w swoją chłajerę. Ciśniemy. O nie, to ten wyścig. To jest naprawdę cholernie ciężko utrzymać tą prędkość. Jaki jest cel? 225, tak? Cały czas, żeby tak było, około 200 to będzie git. Bo mam trochę już tę średnią podniesioną. Ale coś mi policja nie przeszkadza, to jest przynajmniej jakiś plus. W każdym razie trudny wyścig. Bez policji? To speedrun? Przepraszam bardzo. Jeżeli ruch uliczny ma mi tu przeszkodzić, to chyba... Chyba nie. A może chyba, że na tym zakręcie. Ale jakoś... Nie widzę tego.
tylko w nic nie przywalić. Bo to się li... Kurwa mać! Ała! Dobra, może jeszcze nadrobimy to. Jedź, 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 skarbie. Dobra, uda się, uda się. Dobra, już się trochę wystraszyłem, ale nie było tak źle. Ledwo skończyłem zdanie, które wypowiedziałem o tym, iż ruch uliczny mi nie może przeszkodzić. Nie ma takiej opcji. Jeszcze go do końca nie skończyłem, a tu już to twierdzenie zostało obalone. I mamy jeszcze jeden wyścig za 12 baniek. A brakuje nam już tylko 44 tysiące. Milion punktów i ścigamy się. Tak jak mówiłem, nie wiem, nie chcę na siłę wpychać tego wyścigu Most Wanted do tego odcinka, ale jeżeli tak nadarzy się taka okazja, no to chyba trzeba będzie skorzystać. Ja, czy ja zamontowałem? Już teraz nie wiem, zagadałem się strasznie, ale nie wiem, czy zamontowałem sobie te ulepszenia. Bo tam było dość ciekawe chyba. Skrócenie biegów? Czy przedłużenie, już nie wiem. Dobra, jedziemy, jedziemy. Wiedziałem, skurwysyny jebane. Zajebańsko. Czekaj, czekaj, czy one plują tym kolczatką czasem? Nie wiem, czy mi się to nie pomyliło z Hot Pursuit. W tyle tych Need for Speedów się gra i już się czasami można pogubić. Ciężko się rozeznać nieraz. Ciśniemy, 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 ciśniemy. Jedziemy, mamy 1,5 kilometra tylko przede mną, jeden wóz. Czy dam radę? Muszę dać radę. O, właśnie ten, o którego będę walczył. Koenigsegga Gera. Ja pierdolę, ale do piernicza. Maniek, wyluzuj! No szkurwa mać, ja pierdolę, no nie. Wybaczcie moją frustrację niesamowitą, ale to jest żałosne. Żałosne. Prześcisnąłem jeszcze na nitrze. To nic, zainstalujemy sobie to, bo w sumie... Dobra, może to nawet... Dobrze, że tak się stało. No weź mi, daj to. Powtórz zawody. Fajnie, że można tego od razu powtórzyć, nie trzeba uciekać, żeby wznowić. Wyścig jest w miarę łatwy. Jak na standardy Need for Speeda, Most Wanted. W ostatnim odcinku, tym podsumowującym, tam zobaczycie dokładnie ten najtrudniejszy według mnie wyścig. I wcale to nie jest wyścig Most Wanted, tyle wam mogę powiedzieć. Więcej nie będę tutaj spoilerował, bo nie chcę po prostu uchylić rąbka tajemnicy zbytnio. Trzeba na tych skurwieli uważać tutaj, bo oni wyjadą mi zaraz. Będę się obijał o bandę. Dobra, teraz mnie nie wyjechał, nie wyjechał, nie wyjechał. No jeszcze ta eliminacja daje nam tyle, że nam nitro, że nam nitro odnawia. Fajnie, bo eliminacja akurat Kraksa jest o tyle dobra, że jesteśmy właśnie tak zawsze z przodu, nawet jak się wypieprzymy. A gdy nas zarzuci bez kraksy, no to jest ciężko później odzyskać tą pozycję. Tak w moim mniemaniu. Pierwszy, nadal pierwszy. Trzeba odzyskać to nitro, żeby się nie dać, żeby sobie poradzić. I znów jedzie. Opętany, opętany. Wytrzymam, jest! Udało się.
i wtrysk nitro. Czyli wiemy już, że mam gotowy samochód do wyścigu Most Wanted. 31 tysięcy brakuje. Bierzemy oczywiście wtrysk nitro, to podstawa. Żeby pierwszy raz od niepamiętnych czasów udało mi się uciec. Kulwa. Sztab. Yes. Baby. Dostosuj auto i wiem, że miałem tu terenowe, nie, podwozie. Wzmocnione też nie, nadwozie. Aero. Bierzemy. Bankowo. Skrzynia biegów, wydłużenie. Aha, a tu mamy... Przyspieszenie nam wzrośnie, prędkość nam spadnie. Nie wiem, czy chcę tak naprawdę tej prędkości tyle stracić. Nie bierzemy. No i nie zostało nam nic w tym samochodzie. Zmienimy sobie na... Powiedzmy na... Na Tesle. Nie było go jeszcze. Pora pojeździć trochę pralką. Bierzemy. Turbinę. Turbine. Czy turbin. Czy chwili. Tak, nie podgłaśniajcie swoich głośników. Ten samochód naprawdę jest elektryczny. Ach, to uczucie. Tylko teraz się zastanawiam, czy bardziej mi to przypomina jazdę pralką, franią, czy jakąś zmywarką. O Boże. Fuck. Nie mogę spaść poniżej tej prędkości. No to naprawdę było łatwe. Okej, ciekawe jak tu zastosują spalanie nitro. To mnie niesamowicie ciekawi w samochodzie elektrycznym. Nie zastanawiałem się nigdy nad tym, ale teraz mnie taka zagwozdka chyciła. Uwaga. W ogóle... No poczekaj, dodaję nitro, tak? Aha. No dobra. Spoko. Rozpocznij. No powiem wam, jeszcze dwa wyścigi. Jest to dość możliwe. No chyba sobie jajca robicie. To jest nierealne. Wyprzedziłem. Samochód spalinowy. Wyścig dziadków po bułki do sklepu. Jak przy takiej prędkości można się zderzyć? To jakby mi się taka kraksa włączyła w Tesco, gdybym wózkiem otarł się o półkę. No proszę. Nie, no całkiem ciekawie się tym wchodzi w zakręty.
No i z tego co widzę... O! I z tego co widzę, to jeszcze nie tylko ja takim się poruszam. Trzeci nadal. Magiczny Nitro Speed. I tak będę trzeci, spokojnie. Piąty. Fuck. Dobra, teraz już bez jaj. Powiecie, to było specjalnie, tak jakby co? Dalej! Odwirowywanie! Fuck! O, jaki ładny kolorek. Jestem drugi. 1000 obrotów na minutę. Pralka Tesli. Jaki chując. No spierdalaj. Muszę być pierwszy. W każdym razie nie dam się pralce. Jedź, kurwa! Yes! 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 Opony wyścigowe. Fucking hell. Brakuje 6000 niecałe. 5260. Wyścigowe jak najbardziej. A gdyby tak odjebać i się tym ścigać o samochód Most Wanted? Nie no, to naprawdę była katastrofa. W każdym razie... No nie, nie, nie będę tym się zamęczał, bo to było masakryczne. Tak, za mną jedzie chyba z 50 wozów policyjnych, naprawdę. No co jest? To moja druga ucieczka. W życiu chyba. Wyścig i ostatni. Co my tu mamy? Wyścig na torze bierzemy. A nie, wyznacz cel to zbytnio. No nie, to ja tego nie chcę. No nie, 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 nie. Zmienimy sobie samochód. Lamborghini, Lamborghini, Lamborghini. Countach. Przejdziemy sobie Countachem. Chyba nie miałem tak wielkiej okazji nim jeździć. Jeżeli go nie widzieliście, to naprawdę uwierzcie mi na słowo, że nie prowadzi się dużo lepiej niż... No proszę! Brakuje mi już tylko 1000! No to niecały. No, jaki 1000? 110! No to jedziemy. Oj kurwa, i tak muszę jechać chuj z tym. Może by coś odjebał, tylko nie wiem co za bardzo. Dobra, dobra, dobra. Chyba jednak ten wyścig Most Wanted się odbędzie. Tak, wiem, tam był samochód. Jednak uwierzcie mi, nie chcę na niego patrzeć. Właśnie tak jak wspominałem przed chwilą, gdy jeździłem Pagani Huayrą o tym samochodzie, o Lamborghini Countachu, tym, którym się aktualnie poruszam. Wyobraźcie sobie taki samochód w latach 70. Robił niesamowicie duże wrażenie. Chyba nie trzeba tego w ogóle opisywać. Powiem tyle, że w czasach... Ojej, jej, gdzie ja jadę? W obecnych czasach ten samochód naprawdę duże wrażenie robi. Zresztą, jaki samochód Lamborghini nie robi dużego wrażenia? Aha, i chciałem jeszcze naprostować. Nie mówi się Lamborghini, tylko Lamborghini. Chciałem tylko tak wspomnieć, bo nie jest to samochód produkcji angielskiej. Zawsze mówi się tak, jak powinno się wymawiać, a we Włoszech G czyta się normalnie. Praktycznie normalnie, bo tam G czy coś takiego. Lamborghini, no... Niech tak będzie. Nie utrudniajmy sobie życia. Co innego jest, gdy mówimy na przykład MG. Jest to brytyjski samochód, więc... Więc czytamy G jako G, bo tak w alfabecie też brzmi.
Ale okej, nie będę was uczył tutaj wymowy samochodów, bo to się mija z celem. A i po co ja tu pojechałem? No przecież to jest to samo, jeszcze sobie utrudniłem tylko życie. Jebej! Chryste, panie, mogą sobie... No nie! Pojebało cię! Dziewczynko. Kurwa mać! No i będę się musiał chują schować. Ja nie mogę rozpocząć wyścigu dopóki. Ja pierdolę, przecież tym samochodem nie ucieknę za chiński rok. Nie, wiecie co, ja muszę to zrobić, najwyżej obetnę materiał. Dobra, pozbyłem się tego wyścigu, ale jeszcze przy okazji zmieniłem sobie, nie pozbyłem się wyścigu, pozbyłem się pościgu, ale przy okazji zmieniłem sobie wyścig na inny, który mogłem rozpocząć od razu z miejsca, na którym stał ten samochód. Będzie dość ciężko, bo jest to speedrun, a Kuntarz nie lubi zbytnio takich rzeczy. 193, no tak. To będzie mi ciężko na prostej wyciągnąć. Ale pozdro. Ciet, pierdole. Nie, wiecie co? Koniec. Wyścigi. Obława won! Że nie jest tak daleko stąd. Nie jest. Dobra, to już pokażę wam, jak tam dojadę. W stylu klocucha trochę. Okej, jestem. Łatwy wyścig. 110 punktów boost, więc... ale ja głupi jestem. Przecież mogłem sobie spokojnie przejechać ten speedrun. Nawet gdybym nie zmieścił się na trzecią pozycję, dostałbym zawsze te 110 na pewno. Ale trudno. Jeszcze ponad 3 kilos. Następna taka okazja, gdy będę prowadził Kuntasza, może się już szybko nie zdarzyć. Tak jak już wspominałem, będę chciał z wszystkich serii Need for Speed zrobić te let's play'e. No ale Kuntasz to chyba będzie gdzieś naprawdę, naprawdę w tych starszych, z tych starszych Need for Speedach. No i tam już na pewno nie będzie mi się tak jeździło nim. No nie powiem, że dobrze, no ale w każdym razie lepiej, bardziej realistycznie, może tak powiem. No i mam wyścig Most Wanted na pewno. Jest wybornie, jestem pierwszy. Teraz już nie mogę tego podarować. Jedziemy na siłę i koniec. Jeszcze! Zatrzymujcie mnie, proszę. Ja się muszę tylko szybko przesiąść do innego wozu i jedziemy z tym koksem. Okej, nawet nie wiem, kiedy mnie zatrzymali. Police. Okej, kurwa, jedziemy, koksiki. Chciałbym bardzo, żeby mi się udało jeszcze obskoczyć Derana przed premierą Rivals. Też nie wiem, jak szybko będę miał tego Rivalsa. To zależy w ogóle od wielu czynników. Co ja to miałem zrobić? Boże, pogubiłem się już całkiem, wybaczcie. Zmieni auto. Czym ja to miałem jechać? Kurwa, Pagani! Gdzie jesteś? Nie wiem, gdziekolwiek, bo nie wiem, gdzie jest najbliżej. Nie znam się w ogóle na tych rejonach tego miasta.
bierzemy się. Naprawdę, ludzie, to jest pamiętna chwila. Czuję, że też może być problem podczas tego wyścigu. Pamiętacie, ostatnim razem ścigałem się... No, kurde. Ścigałem się Bugatti o właśnie o te Huayre. Ojej, policja, policja, spokojniutko. O te Huayre się ścigałem. I pamiętacie, jak się rozwalałem o wszystko. W ogóle nie dało się na to patrzeć. No, ale tym razem raczej inaczej nie będzie. Raczej inaczej. Ten wtrysk nitro jest całkiem ciekawy, z tym, że... O kurwa, wiedziałem. Tu nie zamontowałem sobie wzmocnionego nadwozia? Nie wiem, czy kojarzycie, było takie jedno właśnie, taka wpadka w telewizji, gdy dziennikarka opisywała powody wykolejenia się pociągu. Nie wiedziała, jak opisać, biedna. Co się stało? Tak fajnie się zacięła, że podwozie też było złe. To było dobre, to było dobre. Kto kojarzy, ten wie, a kto nie, no to ja temu polecam rzucić okiem. O, jest. Dobre. W każdym razie jeszcze sobie tutaj Lancera. Ojej, jaka brzydka ścinka. Jedziemy, szybko. Bądź pierwszy na mecie, no raczej nie mam innego zamiaru. Chyba nigdy nie zrozumiem tych wstawek. Niektóre są naprawdę fajne, jak w przypadku Lamborghini Aventador, a niektóre są naprawdę dziwne, tak jak w przypadku właśnie tym i Agery. Wow. Minus tego wtrysku nitro jest to, że nie możemy go użyć, dopóki się nie napełni, ale gdy już się napełni, to daje nam naprawdę niezłego kopa. Oczywiście przy niższych prędkościach jest to bardziej odczuwalne. Przy wyższych to mija się z celem, ale że ja wszystko potrafię spierniczyć, no to wiecie, jak to jest. Jeszcze jakiś kamień milowy denny. Jaki chuj? To było błędem, panie! Kogo ja zepchnąłem? Sorry, ale nie miałem kogo zepchnąć. Pana milicjanta? Czyżby? Kurwa, nie patrzę na mapę, ja pierdolę. No tak, to chyba jednak był pan milicjant. No i znów ta sama historia, co ostatnim razem. Pamiętacie, dokładnie w tym miejscu rozwaliłem się, znaczy... No może nie akurat w tym miejscu, ale właśnie taki sam był wjazd na autostradkę. I wiem, że... też troszkę wyprzeklinałem się wtedy. Nie miałem zbyt dobrego humoru. Czy zrobiłem dobrze? Wątpię. Warto sobie to nitro zostawić na koniec, ale do końca jeszcze kawałek jest, także sobie je wrzucę w tym momencie. Tu są te nielubiane przeze mnie odstępy między tymi murami, które przegradzają po prostu z pasy jezdni.
Ciśnie to Mageron, ciśnie. Nie mogę się dać omamić. Oj, wiedziałem. Szczerze mówiąc, to liczyłem nawet, że przywalę w ten mur na środku, no ale... Patrz, tak się to robi. Ehe. O kur... Dobra. To jest katastrofa. Ale i tak jest lepiej chyba niż ostatnim razem. Wszystko dobrze, wszystko pięknie. Muszę się gdzieś rozwalić. Dobra. To jest... Kurwa. Tak to bym go nie dogonił. I tak go nie dogonię chyba już. Czy mi się wydaje, czy teraz nitro zadziałało jak ze starych czasów? Czyli nie było takiego wtrysku typowego. Kurwa mać, no zajebane mać. Jak ja tego nie lubię. Zostało 1,5 kilometra. Ciśniemy, bo... Jak tak będę robił, to na pewno tego nie wygram. Jedź. Noż kurwa mać, ja... Widzę ją, widzę! Jest! Jestem najlepszym kierowcą Most Wanted. Naprawdę. Ludzie. Teraz trzeba będzie go jeszcze ogarnąć. Jest! Jest! Koenigsegga R! Mam wszystkie wozy, jest! Naprawdę wspaniałe. Mamy zakończenie. Congratulations! You've outchased and outraced everyone. No to jasna you took sprawa. On the best drivers in the city and blew them away. You are the most wanted. Keep driving and earning speed points to beat your friends on the most wanted list. Check your easy drive recommendations and take the fight to them. In Fairhaven, the competition never stops. We'll be right back.
Fantastyczne. 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 Dziękuję Wam za wspólną rozgrywkę w Need for Speed Most Wanted. Spodziewajcie się jeszcze odcinka podsumowującego całą tą grę, w której opiszę swoje wszystkie plusy, minusy, swój ulubiony samochód, swój najmniej ulubiony samochód, wyścig, nie wyścig. Wszystko takie, co leży mi na sercu. Dzięki i raz jeszcze za uwagę. Dzięki, że wytrwaliście. No i trzymajcie się. Na razie.